Proszę, niech nas pan wypuści. Mój mąż, on naprawdę źle się czuje. Proszę, niech nas pan wypuści. My naprawdę obiecuję, nikomu nic nie powiem. Witamy państwa, dobry wieczór. Dziś kolejne wydanie naszego magazynu poświęcamy dramatowi dwóch rodzin z Milanówka. Za chwilę szczegóły dotyczące tragedii małżeństwa Elżbiety i Wiesława Drzewińskich. Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Witam państwa serdecznie. Przed tygodniem przedstawiłem państwu tragedię, która rozegrała się w Milanówku. Zbrodnie sprzed 14 lat. Strzałami z pistoletu zamordowano wtedy Kamilę i Adama Krawczyków. Nie znamy motywu ani sprawców tej swoistej egzekucji. Przedstawiłem też początek zarzewia sąsiedzkiego konfliktu innej rodziny z Milanówka, państwa Drzewińskich. Dziś więcej szczegółów w tej drugiej sprawie. Rodzina państwa Drzewińskich mieszkała w Milanówku od 1995 roku. Po stryju dostali w spadku dom przy ulicy Dębowej. Mieli dwóch synów. Oboje rodzice ukończyli wyższe uczelnie. Pan Wiesław zajmował się od lat zarządzaniem nieruchomościami, pani Elżbieta zaś prowadziła dom, dużo czasu poświęcając też miejscowej parafii. Choć byli dość zamożni, nie wiadomo czemu mieszkali w spartańskich warunkach. Drzewiński był szalenie skrytym dziwakiem. Dominował nad swoją rodziną, miał też rzadko spotykany zwyczaj nagrywania informacji o codziennych domowych zdarzeniach. Dziś jest 12 sierpnia 2006 rok. Mamy ciągłe kłopoty z tym pieprzonym sąsiadem. Żona moja boi się go strasznie. Obawiam się, że chce ją ten skurwiel zabić. Największym problemem dla rodziny był konflikt z ich sublokatorem, dokwaterowanym do tego domu jeszcze w czasach PRL-u. Prawie codziennie dochodziło do słownych utarczek. Drzewińska utrzymywała nawet, że sublokator chciał ją przejechać samochodem. Wieloma sprawami tych konfliktów zajmowała się miejscowa policja i prokuratura. Proszę pani, nasz sąsiad chciał zabić moją żonę! To wszystko jedno, czy by ją z samochodem rozjechał, czy też kałacha by przyłożył do głowy i całą serię wpakował nią. Proszę, żeby pani mi spokojnie opowiedziała, jak to było. Oczywiście, proszę pani, że celowo. Powtarzam pani jeszcze raz, jak co dzień, około godziny 10 wyszłam rano na zakupy. Milanówek, kilka godzin wcześniej. Ulica przed domem małżeństwa Drzewińskich. Wie pani, jedno mi się w tej całej sprawie nie do końca zgadza. Jak po zderzeniu z kilkunastotonową ciężarówką nie ma pani żadnych widocznych zewnętrznych obrażeń? Ale proszę pani, ja to bardzo przeżyłam psychicznie. Jednak prawdziwa tragedia rozegrała się 8 października 2006 roku, kiedy to Elżbieta Drzewińska rankiem w niedzielę szła do kościoła na próbę chóru. Właśnie wtedy zniknęła w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Komenda Policji w Milanówku. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem zgłosić zaginięcie mojej żony. Wie pan, no minęło dopiero kilka godzin od zniknięcia żony. To jest osoba dorosła. Mogła pojechać do rodziny, pójść do koleżanek. Dzwonił pan, sprawdzał. No proszę pani, no szukałem jej wszędzie. Pomogli mi sąsiedzi. Byliśmy u znajomych, u jej koleżanek. No oczywiście do niej dzwoniłem, ale telefon nie odpowiada. Proszę pana, proszę się uspokoić. To jest dopiero zaledwie kilka godzin i my nie mamy żadnych przesłanek mówiących nam, że zostało popełnione przestępstwo. A sąsiad? Przecież wiecie państwo, że maltretuje moją żonę. Na pewno ma z tym coś wspólnego. Proszę się uspokoić. My przyjmujemy oczywiście zgłoszenie zaginięcia pańskiej żony i rozpoczniemy poszukiwania. Ale gdyby żona znalazła się, to proszę od razu nam dać znać. No dobrze, dobrze. Ale szukajcie ją od razu. Im wcześniej, tym lepiej, na pewno. Nazajutrz.
Milanówek. Komenda policji. Chłopcy, a jak moglibyście ocenić agresję swojego ojca? Tak w skali 1 do 5. 5, 4... Poczekaj, nie przesadzaj. To nie była agresja. Ojciec był dominujący. A jak byście opisali relacje między rodzicami, tak na co dzień? Przepraszam, można panią na chwilę prosić? Przepraszam. Słucham? Czy możemy już porozmawiać? Coś wiadomo? Potrzebuję jeszcze 10 minut. Poczekajcie na mnie na stołówce. Dobrze, oczywiście. Głodny? Wiesz co, może kawa. Tak. Jak myście mogli opisać ten dzień? Od momentu, jak się budzili. Normalnie, tylko że ojciec wstawał trochę wcześniej. No więc słuchajcie, no, tak jak wam mówiłem, apodyktyczny, dominujący charakter ojca mógł mieć wpływ na wychowanie chłopców. Na zewnątrz ta rodzina była zupełnie normalna, natomiast wewnątrz dało się odczuć wychowywanie twardą ręką. Nas interesuje to, czy według ciebie chłopcy mogą coś ukrywać? Czy ojciec mógł w pewien sposób uczestniczyć w porwaniu żony? Gdybym miała stworzyć portret psychologiczny ojca na podstawie rozmów z chłopcami, to mogły być podejrzane. Kilka godzin później. Komenda policji w Milanówku. No to co ciekawego ma nam pan do powiedzenia? Słyszałem, że szukacie tej Drzewieckiej czy Drzewińskiej. Ja ją chyba widziałem. Jak to? Gdzie? Znaczy wie pani, no jechałem z narzeczoną do kościoła. Jakiś kretyn, baran, idiota, skończony ślepiec wjechał nas samochodem. No wyobraża sobie to pani? No proszę pana, no przecież ja dawałam migacz, no. Ale widziałam pani, że skręca. Jedna ma faceta na pierwszeństwie, jeszcze awanturę robi. To blondyna jedna. Kiedy ta twoja będzie? To nie, ja nie prowadziłem, jak już widziałem. Ale to pani się za daleko zesunęła przecież. Trzeba napisać oświadczenie, czy to państwa winy. A co tam się dzieje? Ej, no słuchajcie, to nie wiem, to chyba trzeba na policję zadzwonić. Dawaj. Czy jest pan pewien, że ta kobieta, którą pan widział, to jest osoba, której poszukujemy, Elżbieta Drzewińska? Znaczy wie pan, no, pewien to nie jestem, ale tak, godzina się zgadza, pora się zgadza, trasa się zgadza, do kościoła pani szła, więc tak skojarzyłem, że to może być ona. Dziwi mnie jedno, że byliście świadkami pobicia kobiety i nikt z was nie zgłosił tego na policję. Znaczy pobicia, od razu pobicia, no. Według nas to była po prostu awantura rodzinna, tak? No, zna pani to powiedzenie, jak się kobiety nie bije, to jej wątroba gnije, tak? No, ja też czasami swojej... Dobrze, rozumiemy. Byłby pan w stanie rozpoznać tych ludzi, gdybyśmy przedstawili kilka zdjęć z naszej kartoteki? Albo czy pamięta pan numery rejestracyjne tego auta? Czy wie pan, co to było za auto? To było daleko, no. Ja to nawet panu nie powiem, jak ten samochód wyglądał. Co to za samochód był, nawet panu nie powiem. No. To w takim razie dziękujemy panu bardzo. Jak dziękuję. Będziemy mieli jeszcze jakieś pytania, będziemy dzwonić. Dobrze. Tego samego dnia Milanówek u sublokatora Drzewińskich. Szlak z tą Drzewińską, ludzie! Drzewińska i Drzewina, tu ma papiery! Bardzo proszę, to jest zaświadczenie ze szpitala. 2 tygodnie byłem w szpitalu. Jak ja mogłem porwać Drzewińską? Chory byłem, na nerki leżałem. Piasek mam w nerkach, pod kroplówką. To co, to w tym czasie porwałem Drzewińską, czy schowałem ją gdzie? Tu. Proszę pana, proszę sobie nie żartować. Jak tak dalej pójdzie i nie będzie pan odpowiadał na pytanie, to zaraz pojedziemy na dołek. No to jak? Wie pan, gdzie jest Drzewińska? W końcu jest pan jej sąsiadem. A co to, jak chodzę na Drzewińską, czy co? Dla mnie to on może zniknąć, ona może zniknąć, wszyscy mogą zniknąć. Jakiś czas później, gdzieś w Polsce. Proszę. Żyj. Milanówek,
rok później. Dom Drzewieńskich. A o 16 widziałem się z Zenkiem. Był na rybach. No, złapał dużego szczypaka. Pokazywał mi zdjęcia. Teraz się chyba wybiorę w przyszłym tygodniu. Fajne. Pogoda była też bardzo dobra. Halo? Chcesz zobaczyć swoją żonę? To przyjeźdź do Grodziska Mazowieckiego. Poproszę jeden do Grodziska Mazowieckiego. Cztery dni później. Milanówek. Komenda policji. Dla mnie najbardziej podejrzany to jest ten Drzewiński. Z tego, co mówiła pani psycholog, i tak myślę, że mógł wynająć kogoś, żeby porwali żonę. A poza tym miał być dzisiaj o 9 na przesłuchaniu i go nie ma. Tak? Dobra, już idziemy. No, to Drzewiński właśnie przyszedł. Zejdziesz po niego? O, proszę. O! Spodziewaliśmy się ojca. Co się stało? Ojciec zaginął. Jak to zaginął? Po prostu zniknął. Wejdź. Godzina później. Dom Drzewińskich w Milanówku. O, to jest tata. Pokaż. Kiedy po raz ostatni widziałeś ojca? 4 dni temu. To dlaczego zgłaszasz to dopiero teraz? Ojciec miał jechać dowiedzieć czegoś o mamie, odkąd zaginęła, stał się... Ciągle go nie ma, ciągle gdzieś jeździ. Teraz miał się spotkać z jakimś facetem, który miał mu przekazać jakieś informacje. Nie było go jeden dzień, drugi dzień. Myślałem, że wszystko będzie w porządku, ale jak go nie było 4 dni, no to dopiero wtedy zgłosiłem. Ale zaraz, z jakim facetem? Nie wiem, nic nie mówił, po prostu zniknął. Chłopaki, zobaczcie, co znalazłam. Ty wiedziałeś, że ojciec nagrywał swoje dzienniki już od dłuższego czasu, jak widać. Nie wiedziałem. Słuchajcie. Dziś jest 12 sierpnia 2006 rok. Mamy kłopoty z tym pieprzonym sąsiadem. Gdzie jest ten sąsiad? Mieszka nad nami, ale całymi dniami go nie ma. Jest w zakładzie. Bierz chłopaków, wiemy gdzie ich szukać i jedziemy. Kilkadziesiąt minut później. Posesja domu Drzewińskich. W tym samym czasie, gdzieś w Polsce. Proszę, proszę, niech nas pan wypuści. Mój mąż, on naprawdę źle się czuje. Proszę, niech nas pan wypuści. My naprawdę obiecuję, nikomu nic nie powiem. Wypuśćcie nas. Ty jedź z nim na dołek, ja tu się jeszcze z chłopakami rozejrzę. Dobra. Kilka minut później. Komenda policji w Milanówku. Ludzie, ja zwariuję przez tych Drzewińskich. Najpierw oni mnie prześladowali, teraz wy mnie prześladujecie. 30 lat tylko Drzewińscy i Drzewińscy. Teraz oni zniknęli. Myślałem, że szlak trafił ten cały problem. Nie, znowu Drzewińscy. Przez zawał przez was dostanę. A jak mi grobek wykopią, to co będzie na grobie? Drzewiński! Ja was do Trybunału Konstytucyjnego podam. Dobra, kurwa, koniec żartu. Wiesz, jak to było? Chciałeś się pozbyć Drzewińskiej. Wynająłeś kumpla i zaczailiście się na nią w samochodzie. To pan prowadził, że się pan wtrącał? No nie, ja nie prowadziłem, jak już widziałem. Ale to pani się za daleko wysunęła przecież.
No i co? I porwaliście Drzewińską. Ale potem mąż Drzewińskiej zaczął robić problemy, więc trzeba było się Drzewińskiego pozbyć, prawda? Więc wywabiliście go na dworzec. Poproszę jeden do Grodziska Mazowieckiego. Gdzieś w Polsce. Dlaczego? Proszę pana, my naprawdę nic nie powiemy, nikomu nic nie powiemy. No to zwykajcie. Co? Tak? No może nic nam się nie stanie. Ale wiesz co? W dupie to mam, dlaczego ty to zrobiłeś i po co. Najważniejsze jest to, gdzie oni są. Jeżeli nam to powiesz, to obiecuję ci, że posiedzisz krócej. To ja się postaram, żeby wam wyrok złagodzili, jak was podam do Trybunału Konstytucyjnego. Drzewińscy? Mnie wtedy tu nie było, jak porywali Drzewińskiego. Byłem u ciotki w Karlowych Walach. Wiesz, sprawdzałam tego naszego sąsiada i on naprawdę był u ciotki w Karlowych Barach. Ale to nie zmienia faktu, że mógł kogoś po prostu wynająć do tej roboty. Co ty? On jest za głupi. Taki prostytyt. Już faktycznie mu tą babę czasem gdzieś tam wytarmosić, ale żeby zabić, nie wydaje mi się. Tylko, że teraz znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, a to oznacza, że każdy dzień zwłoki to szansa na znalezienie dwóch trupów. Wersję porwania i zabójstwa przyjęliśmy w naszej filmowej inscenizacji. To jest jedna z wersji przyjęta też przez policję, ale właściwie za jedynym telefonem do Wiesława Drzewińskiego nie ma nic konkretnego w tej sprawie. 2 lata nie ma pani Drzewińskiej, od roku nic nie wiemy o jej małżonku. To najbardziej tajemnicze zaginięcie w ostatnich latach, tak naprawdę. Przyjmując, że to zaginięcie. Zakładamy, że zaginięcie. Nie mamy ciał, nie mamy też dowodu, że doszło do zbrodni, choć można domyślać się, że do tej zbrodni mogło dojść. Mamy bardzo wiele rzeczy zgromadzonych, które jednak nie dają żadnej szansy na to, aby uprawdopodobnić jedną wersję, którą byśmy mogli przyjąć. Tych wersji może być bardzo wiele. Są na pewno tutaj elementy konfliktu, bardzo mocnego konfliktu między sąsiadem tych państwa. No właśnie, to rodzina, która nie chciała wziąć udziału w tym programie, rodzina zaginionych, no rzuca cień podejrzeń właśnie w tamtą stronę. Tak naprawdę bardzo trudno nam się z rodziną współpracować od samego początku. Troszeczkę były rozbieżne pewne wersje przedstawiane przez całą rodzinę i jeszcze przez pana Drzewińskiego, kiedy on był i nie zaginął. Potem przez synów, kiedy doszło już do zaginięcia ojca. Mamy bardzo wiele różnych informacji, których nie potrafimy powiązać. Jakby jesteśmy w sytuacji patowej. Mamy wiele, a jednocześnie niewiele, bo niewiele. No i chodzi też o wielki majątek. Naturalnie. Chodzi tutaj o majątek, tutaj nie zostało wspomniane, ale tak naprawdę pan Drzewiński zajmował się między innymi obrotem nieruchomościami.
I to jakby może być motywem działania ewentualnie sprawcy, jeśli doszło do przestępstwa. Na pewno też jest kościół niezgody pomiędzy lokatorem, który tam mieszka, a osobami, które, czyli państwem drzewińskim, którzy byli właścicielami tego budynku. I tutaj jakby sytuacja też powoduje to, że dochodziło do konfliktu. Do końca nie wiemy, czy jest to jakby zrzucenie odpowiedzialności tylko i wyłącznie na sąsiada, a państwo drzewińscy ukrywają się, być może, że tak jest. A być może jest tak, że faktycznie... Być może, że mieliby powód. Tak naprawdę pani Drzewińska to osoba bardzo spokojna, która była zdominowana przez męża zupełnie. Nawet tutaj w państwa inicjacji jest to osoba taka bardzo impulsywna. Rzeczywistość taka nie była. A z drugiej strony jest mężczyzna, który bardzo dominuje nad rodziną, a jednocześnie jest bardzo tajemniczy. Ma swoje tajemnice, skrywa je w swoim pokoju, skrywa je w swojej głowie. Jedni sąsiedzi mówią o tym, że to osoba bardzo otwarta, z duszą taką towarzyską, która chętnie pomaga. Inni mówią, że zamknięty w sobie mróg. Bardzo wiele tutaj jest informacji, które musimy wyjaśnić. Liczymy na państwa pomoc. Być może jeden telefon, być może jeden sygnał odwróci bieg sprawy. Będziemy wiedzieli, w którym kierunku powinniśmy podążać. Bardzo liczę na państwa obecność za tydzień przed telewizorami. W czwartek wieczorem w Dwójce. Wtedy też przedstawię okoliczności tragedii, która rozegrała się koło Kłobucka. Ofiarami tej tragedii było małżeństwo Majków. Zbrodni dokonano w lutym tego roku. Ja nie bardziej mogę.